Ale by się jebać, co? Super wstęp wideo, co nie? Smać mi się chce. Siemanko. Ty, witam też was. W kolejnym odcinku poradników widzicie opis wideo, dlatego też wiecie, o co chodzi. Sorry, śmiać mi się chce z tego ziewania. To było takie, powiedzmy, intro. Dobra. Mamy tutaj crafting table. No i tak, on nam pozwoli, jak wiecie, na enchantowanie rzeczy na mały level, na przykład jak tutaj mam 1, 6 i 5. Wezmę sobie sharpness, bo jak dla mnie to najlepszy enchant z tego wszystkiego. No ale w danym momencie będzie wam potrzebny level 30, bierzecie sobie czerwoną pochodnię, która wysunie wam dalsze biblioteczki umożliwiające na enchantowanie danej rzeczy, powiedzmy, na level 30. Wow, i mamy w tym momencie sharpness 3. Bierzemy sharpness 3 oczywiście. No i na tym ta rzecz polega. Ogólnie takiej dużej przydatności zastosowania to nie ma. Po prostu jak macie wasze biblioteczki, możecie po prostu je sobie tak zostawić, a jak po prostu będzie wam potrzebny, nie wiem, jakiś enchant na mały level, po prostu zniszczycie sobie i przeniesiecie ten enchanting gdzieś obok, co nie, to możecie to też sobie o tak zrobić. Po prostu to jest tylko taką cechą dekoracyjną. No i myślę, że wam może się to kiedyś przydać, jeżeli lubicie bawić się redstone'em. No i do tego będą potrzebne takie oto itemki, w sumie nie w dużych ilościach. Ja tu mam dlatego też na kreatywie wszystko raz jeden. No dobra, weźcie sobie jakiś dowolny blok, ustawicie go tak 3 razy do góry, na niego postawicie stół do craftingu. Usuwacie to. Oczywiście to też możecie zrobić tak pod ziemią, jak ja tam sobie zrobiłem, udekorowałem, no ale do tego musicie kopać dołek. Ja tylko to, z tego powodu też robię to na powierzchni, aby to po prostu łatwiej było widoczne, co nie? Dobra, weźmiecie sobie znowu, przytrzymując 300, lepki tłok, kładziecie go tak do dołu i tutaj kładziecie blok czerwonego redstone'a. Okrążacie go dowolnym blokiem, tak? Kładziecie tutaj z kolei redstone. Bam. Teraz bierzecie kolejny blok dowolnego rodzaju, robicie tutaj wolną kratkę i otaczacie, powiedzmy, ten oto następny blok. Po prostu formujecie miejsce tak, jak jakbyście robili miejsce na biblioteczki, co nie? Bam. Teraz tak. Z tej strony też jeszcze zrobicie tak, o. Tutaj położycie sobie redstone'a, tylko oczywiście nie tu, ja może zacznę to szybciej budować. To wideo będzie zbyt długie potem, jeżeli będę wszystko robił powoli. Teraz bierzecie czerwone pochodnie i kładziecie je tutaj wokół tego bloku. Teraz jeszcze bierzecie czerwone pochodnie i kładziecie jedną tutaj po rogu, jedną po tym rogu, jedną po tym rogu i patrzcie, jakie kłada, one automatycznie gasną, co nie? I tak ma właśnie być, że te pochodnie są wyłączone. Teraz tak, bierzecie lepki tłok, bądź lepkie tłoki i kładziecie je na te pochodnie. No, nie chcę się tutaj położyć. Bam! Bam! Bom, 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 brum! Dobra, wszystkie oto te, no, tłoki są postawione. Kładziecie teraz na te tłoki wasze biblioteczki. Mamy wzór craftingu na level 30. Teraz tak, robicie sobie podłogę. Ja najlepiej to sobie zrobię z tego oto materiału, bo to one praktycznie zlewają się z biblioteczkami i wtedy nie widać, że to są praktycznie biblioteczki. Zobaczcie. No i teraz postawicie tutaj czerwone pochodnie, co powoduje, że one się wysuwają i umożliwi wam to craftowanie danego przedmiotu na level 30, jak wcześniej wspominałem. Wow, ale super enchant. Niezniszczalność, sharpness 4 i fire aspect 2. W sam raz na PvP, ale miałem szczęście teraz. No i tak to oto wygląda. Taki oto krótki poradniczek, powiedzmy, takiej przydatno-nieprzydatnej rzeczy, powiedzmy, dekoracyjną rzeczą, że tak powiem. Mam nadzieję, że jako takie wam się podobało. A jak nie, to nie. Macie pecha. O! Sorry. Pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia. Hejka!